Kogo witam, kogo goszczę? Sebuś, przyjacielu mój, ty najlepszy. Jak się sprawowałeś dzisiaj na tej ściance? Powiedz mi. Chciałem powiedzieć, dałeś radę? Ale by było wypipowane, tak żeby było dobrze. To może ja z tobą teraz wywiad zrobię. Nie, nie, nie. Z kim rozmawiałeś? Ja jestem dzisiaj na ludzie, także tak by się pyta. Piłeś już coś? Nic. Nic, ja też. Trzeba się napić. A ci tam przyniosłem. Tak? Tonik. Dobrze, to się zaraz... Zaraz jak zgasną światła, to pójdziemy na after party. Tak, trzy przyniosłem. To będzie gruby after. Trójkę. Jak się bawiłeś? Jak tam pan concierge? Konferencjer? Tak. Dobrze, normalnie. Nic się nie spociłeś, nie? Nie. Nic. Zero spiny? Nic. A jaką kwotę wylicytowaliśmy? 19 300 zł ogólnie uzbieraliśmy z akcji z kalendarzem. A jak się czujesz, że na długie tygodnie zostaniesz odsunięty od programu Bulldozer? No wylicytowałeś już dwa razy. Dobrze, no ja się cieszę. Ważne, że w dobrym celu, że kasa poleci. To jest najważniejsze. To co? Jak to mówią, powinien zacząć. Jest Grysiak i jest Goździewski. Także kończymy. Kończymy. Trzymajcie się. Zapraszamy za rok. Za rok. Na pewno będzie kolejna edycja kalendarza. I co niektórzy lubią afterparty, też będzie afterparty. A następny kalendarz będzie się nazywał Bydgoszcz Inspiruje. Także zapraszamy.